Szymon Arki, z panem rozmawiam? Tak, słucham przy telefonie. No witam, kontaktuję się z firmy TT Partner w sprawie finansowej, dzwonię. Poproszę jeszcze tylko w celu weryfikacji o potwierdzenie pana daty urodzenia. Słucham. No tak, poproszę pana datę urodzenia najpierw. No ale dlaczego pan się pyta moją datę urodzenia? W celu weryfikacji, powiedziałem panu. Dobrze, to ja poproszę pana datę urodzenia w celu weryfikacji. Dlaczego chce pan moje dane wyłudzić? O, to widzi pan właśnie, zacznijmy od tego, dlaczego pan chce moje dane wyłudzić? Od razu informuję, że rozmowa jest nagrywana i będzie przetwarzana. A nie wyrażam zgody na przetwarzanie. Nagrywać no się... pan może, ale nie wyrażam zgody na przetwarzanie. To się proszę rozłączyć. A po drugie pan posłucha, to pan się czegoś mądrego nauczy. Ja pana dane posiadam, więc tak? Nie zamierzam... A z jakiej racji pan posiada moje dane osobowe? Z jakiej racji? Zostały mi udostępnione do przetwarzania, proszę pana. A pan moich danych nie posiada, więc pan moje dane próbuje wyłudzić. Jeszcze raz, proszę mi powiedzieć, jak pan się nazywa, bo chcę ustalić, skąd pan posiada moje dane osobowe. Pan rozmowę nagrywa, to pan sobie później odsłucha. Nie, proszę pana. Proszę mi powiedzieć, chyba, że pan nie zdąży włączyć nagrywania, to co nie podejrzewam. Proszę pana, proszę powiedzieć jeszcze raz, jak się pan nazywa? Powiedziałem na początku rozmowy, proszę pana, przedstawiłem się przeciw panu. Proszę jeszcze raz powiedzieć, dobrze. A skoro pan nagrywa rozmowę, to pan słucha sobie później. Dlaczego pan mi wchodzi w słowo? Teraz ja mówię, proszę pana, pan mi wchodzi w słowo. Słucham pana. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Ale proszę pana, mamy ponad 30 lat. No nie bawmy się jak dzieci w podstawówce czy w przedszkolu, proszę pana. Poda pan datę urodzenia, panu powiem po co do pana. A skąd pan wie, ile ja mam lat? Bo tak jak powiedziałem, posiadam pana dane osobowe. Znam cały pana numer PESEL, proszę pana. Dobrze, proszę podać mój numer PESEL, niech pan poda. Pana? Tak, mój. A z kim pan rozmawia? Wie pan w ogóle, z kim pan rozmawia? Znaczy... To bym chciał właśnie ustalić, proszę pana. No słucham pana właśnie, dlatego niech pan poda mój numer PESEL i ja panu powiem, czy pan rozmawia z właściwą osobą. O. To wie pan co? To ja panu podam końcówkę pana numeru PESEL. Ostatnie dwie cyfry. Końcówkę, to ja panu mogę podać do ręki, proszę pana. Nie będę, proszę pana, osobiście zweryfikowanej. Końcówkę, to ja panu mogę podać do ręki, proszę pana. Niech pan poda mi cały numer PESEL. Mam pytanie. Z jakiego ramienia pan kandydował na radnego, proszę pana? W 2014 roku. Wie pan co, ale tu pytania ja teraz zadaję, proszę pana. Skąd pan ma mój numer PESEL? Z takim żartem przypuszczam, że chyba z SLD, proszę pana. O, proszę pana, PESEL. To pan z polityki jest, czy skąd pan jest tam? Z jakiegoś tam tego? Czy co pan jest, jakimś radnym? Bo nie wiem, po co pan do mnie dzwoni w ogóle. W jakiej sprawie, nie wiem, z Rady Miejskiej, jakiegoś miasta? Co pan chce uzyskać za informację? Słucham. Dobrze, wie pan co? Zakończę tę rozmowę. Niedługo pan się odsłucha na YouTubie. Bardzo mi będzie miło. Dziękuję, do widzenia.